Wizualnie moje zęby miały bardzo duże luki pomiędzy sobą. Tak, tak mniej więcej to wygląda przy paradentarzie, że one się rozsuwają, są luźne. Nie wyglądało to estetycznie dobrze, ale jak tutaj pani doktor Agnieszka przed założeniem aparatu ortodontycznego zrobiła taką wizualizację, czyli przygotowali wstępnie nakładki, jak to mniej więcej będzie wyglądało na końcu tego wszystkiego, bo nie przypuszczałam ani ja, ani pani doktor Agnieszka, że ta paradentoza jest aż tak daleko posunięta, że to tyle czasu nam zajmie. I jak pani doktor ponakładała te nakładki i zrobili mi zdjęcia, pokazano mi to, to ja stwierdziłam, że halo, ja tego nie zdejmuję, ja w tym wychodzę. To dodaje pewności, jeżeli człowiek się uśmiechnie, jeżeli człowiek coś powie, nie musi ust zasłaniać, bo to nieciekawie wygląda. A ja troszeczkę przedtem miałam bardzo ładne zęby. Zależało mi na tym, żeby móc się uśmiechnąć do dzieci, do wnuków, do ludzi. Jakby nie patrzeć, z której strony, to dodaje pewności siebie, bo wiem, że ten uśmiech jest normalny. I tutaj jest duża zasługa tych ludzi, którzy tu pracują. To nie jest szablonowo. To dopasowują kształt zębów do pierwotnego kształtu, jaki był, żeby to pasowało też do całego kształtu twarzy. To jest tutaj po prostu dla mnie majstersztyk. Powiem szczerze, że byłam bardzo mile zaskoczona efektami końcowymi, bo nie przypuszczałam, że z czegoś takiego, czyli znaczy się z takiego dużego stanu chorobowego moich zębów, można zrobić coś tak dobrego, gdzie człowiek czuje się naprawdę fajnie. To jak to zobaczyłam, to doktor Kamil był wyściskany, ja się bardzo cieszyłam, bo mówię, to jest coś fantastycznego, co zrobiliście. Też jest bardzo duży komfort, jeżeli chodzi o zdrowie, bo wiadomo, że zęby wpływają na cały organizm. Także tutaj się wszystko ładnie połączyło. Estetyka, przede wszystkim zdrowie z estetyką się połączyło. Każdy z nas powinien pomyśleć o tym, że uśmiech daje dużo, a przede wszystkim śmiech to zdrowie. Stara prawda.